Czym kierujemy się, wybierając kandydata w wyborach? Jak wielki wpływ na nas ma kampania wyborcza? O odpowiedzi na te pytania poprosiliśmy dr Ewę Nowak, wykładowcę Wydziału Politologii UMCS. Zbliżają się wybory samorządowe. Już kilkanaście dni temu zaczęło się wywieszanie plakatów, billboardów, rozdawanie ulotek. Jak duży wpływ na takiego wyborcę, który idzie głosować na wybory, ma taka kampania wyborcza? Oczywiście to zależy od wielu czynników. Przede wszystkim wpływ kampanii wyborczej będzie na pewno większy wtedy, kiedy wyborcy interesują się tym, co się dzieje podczas kampanii. Czy sprawdzają programy kandydatów, czy zaglądają na strony internetowe, czy czytają ulotki. Generalnie można powiedzieć tak, że kampania wyborcza nie ma zbyt wielkiego wpływu na zachowania wyborców, na ich decyzję nad urną wyborczą, dlatego że wyborcy po pierwsze mają jakieś swoje już ustalone poglądy na temat kandydatów i na temat ich programów, na temat ich możliwości. Po drugie, także już znają ich często, na przykład, jeżeli chodzi o wybory samorządowe, to są to osoby, które już pełniły jakieś funkcje, znają ich dokonania bądź brak takich dokonań. Po drugie, jest bardzo wielu wyborców, którzy coraz częściej mówią, że nie lubią polityki, że nie chcą się interesować politykami, że to są ludzie, którzy dbają, mają tylko swoje własne interesy. W związku z tym trudno jest bardzo dotrzeć z kampanią wyborczą do wyborców. Dlatego coraz częściej stosuje się różne innowacje, różne nowe pomysły są pożądane, które powodują, że no wyborcy są czymś zaskoczeni. Wtedy można ich przyciągnąć. Ale generalnie nie można powiedzieć, że na takiego przeciętnego wyborcę kampania wyborcza ma e, bardzo duży wpływ. Oczywiście bardziej podatni na wpływ e, medialnej kampanii wyborczej, w szczególności są ci wyborcy, którzy nie podjęli decyzji jeszcze, na przykład na początku kampanii i poszy, poszukują informacji, poszukują wiadomości, e, chcą dowiedzieć się, który kandydat jest najlepszy i na którego warto oddać swój głos. A czy większe szanse w takich wyborach ma osoba, która pełniła już jakieś funkcje i ma skromną kampanię wyborczą, czy taka nowa, która dopiero, dopiero zaczyna działać, działać w polityce i ma bardzo bogatą kampanię wyborczą? To są billboardy, ulotki, programy w telewizji, w internecie. Czy jest taka szansa, że ta osoba ma mieć porównywalne szanse, może mieć porównywalne szanse z tą osobą, która już pełniła jakąś funkcję? Może, dlatego że ta osoba, która już pełniła jakieś funkcje, ma zarówno swój elektorat wierny, ale ma także przeciwników, ponieważ ta osoba, która pełni funkcję, zawsze popełnia jakieś błędy. No zawsze y, oczekiwania wyborców są większe niż to, co się już zdołało zrobić w trakcie kadencji. Natomiast tej osobie, która dopiero zaczyna jest z drugiej strony też trudno, ponieważ ona musi jakby wszystko od nowa zrobić, czyli pozyskać nowy elektorat. Dlatego też jedni i drudzy kandydaci, zarówno ci, którzy już pełnili funkcję i mają doświadczenie, jak i ci, którzy dopiero zaczynają, startują po raz pierwszy, powinni w szczególności zwrócić uwagę na bezpośrednie dotarcie do wyborców, czyli zawsze najbardziej skuteczną formą docierania do wyborców jest kampania bezpośrednia bezpośrednia, spotkania z wyborcami, kampania door-to-door, door, czyli odwiedzanie wyborców w domach. No, jak do tej pory jeszcze nikt nic lepszego nie wymyślił. Także kampania w mediach, która jest no, bardzo popularna i bardzo kosztowna, jest zdecydowanie przeceniana. Spotkania bezpośrednie mogą mieć większy wpływ na decyzję wyborców, ponieważ wyborcy chcą, wyborcy bardziej lubią i jest szansa, że bardziej lubią tych kandydatów, którzy po prostu osobiście widzieli, których osobiście Znają. A czy to nie jest tak w wyborach samorządowych, że ludzie nie głosują na daną partię, tylko na właśnie osobę, którą znają? Że bardziej, bardziej ważniejsze jest nie to, na jakiej liście jest kandydat, pod jaką partię czy jaki komitet wyborczy go promuje, czy, czy bardziej ważne jest to, jaki on po prostu jest, że go znamy właśnie z naszym kolegą, sąsiadem z osiedla? Czy to jest ważne? Taka jest właśnie specyfika wyborów samorządowych, że tutaj nieco bardziej liczy się sam kandydat i jego doświadczenia, dokonania i to, co on już zrobił dla regionu albo to, co... Y jest w stanie zrobić niż to, do jakiej partii on faktycznie należy. Chociaż to też nie jest oczywiście także że no ta marka, prawda, czyli szyl partii w ogóle nie ma znaczenia. Jeżeli są tacy wyborcy, którzy na przykład bardzo nie lubią którejś partii, no to jeżeli nawet dany kandydat wydaje im się sensowny, to powstrzymają się od głosowania ze względu na różne takie centralne rozgrywki. To, co odbywa się na szczeblu centralnym, może bardzo skutecznie zniechęcić do głosowania na nawet dobrego kandydata. W regionie. Ale rzeczywiście specyfika wyborów samorządowych jest taka, że tutaj ta marka partyjna odgrywa nieco mniejszą rolę niż w wyborach, na przykład parlamentarnych czy w szczególności prezydenckich. A jak to jest z wizerunkiem kandydata? Czy możliwe jest to, że jest kandydat, który jest przystojny czy atrakcyjna kobieta, ładnie wygląda, pięknie mówi, ale nie ma zbyt dobrego przygotowania merytorycznego taka osoba? Czy ona ma szansę wygrać z osobą, która jest mniej medialna? Czyli jedna rzecz to jest medialność, czyli telegeniczność, to znaczy to, czy ktoś dobrze wypada w telewizji, w sensie, że potrafi nawiązać kontakt z wyborcami, zainteresować ich tym, co mówi. A druga sprawa to jest kwestia samego wyglądu, czyli można powiedzieć tak, że. Wygląd kandydata na urząd, jakiś oficjalny urząd, stanowisko nie może być zbyt doskonały, czyli wyborcy nie oczekują tego, żeby kandydaci byli bardzo przystojni, wyglądali jak amanci, czy żeby kobiety były piękne, wyglądały jak mis. Dlatego, że w, takim, w takich okolicznościach, kiedy ktoś kandyduje na dany urząd, bardziej znaczenie ma kompetencja niż sam wygląd, czyli to jest tak, że może, że atrakcyjność może nawet często przeszkadzać w tym, żeby wyglądać na osobę kompetentną i takiej, która można zaufać. No oczywiście no, no, też bez przesady, jeżeli, jeżeli ktoś e, odpowiednio zadba o swój e, wizerunek w kontekście wyborów, no to jakby może be, też przezwyciężyć to, że e, ludzie uważają go głównie za atrakcyjnego. W każdym razie nie ma takiego wymagania wobec kandydatów, czy kobiet, czy, e, czy, czy mężczyzn, żeby oni byli jacyś ogólnie atrakcyjni i na pewno ta cecha też nie wystarczy, prawda? Czyli ludzie mogą być zainteresowani, to może przyciągać uwagę, czyjaś uroda, ale to na pewno nie wystarczy dlatego, żeby wzbudzić zaufanie i przekonać ludzi do siebie. Czyli bardzo ważną rzeczą jest właśnie kompetencja, uczciwość. To nie musi być tak, że ktoś rzeczywiście jest kompetentny, ale musi po prostu umieć sprawiać takie wrażenie. Za granicą, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, w wyborach na prezydentów, czy, czy również w tych, w tych mniejszych, jest tak, że ludzie, kandydaci bardzo często tworzą komitety poparcia z ludzi znanych, z ludzi sławnych, z celebrytów, z polityków, z aktorów. Również w Polsce w wyborach na prezydenta obserwowaliśmy komitety poparcia dla jednego lub drugiego kandydata, gdzie byli ludzie właśnie znani, którzy starali się przekonywać, przekonywać wyborców do tego akurat wybranego kandydata przez siebie. Czy wybory samorządowe też będą szły w tą stronę? czy widzimy w Lublinie, że już wybory trochę idą w tą stronę, bo niektórzy kandydaci nawiązują na przykład na swoich plakatach wyborczych do innych postaci, do celebrytów, do piosenkarzy, do innych polityków, którzy mają już znaczącą pozycję i popularność. I wydaje się, że to może być dobry sposób, dlatego że tego typu przedsięwzięcia działają na zasadzie skojarzeń, czyli te, to ma być tak, że ta popularność, atrakcyjność jakiegoś aktora, polityka, celebryty przenosi się po prostu na tą osobę, która do niej nawiązuje. Czyli na przykład wspólna fotografia, czy jakaś symbolika na plakacie nawiązująca, tak jak na przykład w Lublinie do Baracka Obamy, czy nawet do Merlin Monroe. Może być na przykład dla młodych ludzi, którzy robią takie niekonwencjonalne formy promocji politycznej i promocji w ogóle jakimś takim atrakcyjnym, innowacyjnym akcentem, który z, z powiększy popularność danego kandydata. Czy takie zabiegi służą temu, żeby przyciągnąć właśnie młodzież, ludzi młodych do wyborów? Ponieważ często jest taka tendencja obserwowana w Polsce, że zwykle ludzie starsi chodzą do wyborów, ludzie w wieku 40, 50, 60 lat. Młodzi studenci, ludzie, którzy pracują, zakładają rodziny w wieku 20, 30 lat, niezbyt chętnie uczestniczą w wyborach samorządowych. Czy to ma właśnie służyć, żeby ich zachęcić? Myślę, że tak, że, że problem z młodymi ludźmi jest to, że oni jeszcze jakby nie czują, Takiej odpowiedzialności, nie, nawet czasami za własne życia, a co dopiero za, no za państwo, za kraj. Natomiast ludzie starsi no mają też inne doświadczenia na pewno, jakby doceniają to, że w tej chwili możemy uczestniczyć w wolnych wyborach i dlatego też ci wyborcy częściej biorą w nim udział, bo mają też jakby większą zdolność, możliwość rozumienia otaczającej rzeczywistości, większą świadomość polityczną. Natomiast młodzi ludzie są często bardziej skoncentrowani na sobie. I nie, nie czują takiej potrzeby po prostu, czy też nie czują odpowiedzialności za, za, za losy państwa, dlatego, no właśnie ten typ promocji, taki utrzymany w takiej lekkiej konwencji, może być czymś, co właśnie przyciągnie uwagę, co, co będzie atrakcyjne i co w jakiś sposób zachęci wyborców do w ogóle do udziału w wyborach, ale także do głosowania na konkretnego kandydata, który ma jakiś pomysł, jest jakiś innowacyjny, jest taki jak my, czyli jak, jak młodzi ludzie zachowuje się w podobny sposób. To może być dobry argument właśnie do tego, że tak powiem, targetu, czyli do młodych ludzi. Mówimy tutaj o kampaniach wyborczych, o programach kandydatów, ale czy to też nie jest tak, że tych wyborców namawiają głównie znajomi rodziny, czy pod presją właśnie znajomych czy rodzin wybieram właśnie takiego kandydata, jakiego oni nam polecają? Czy znaczy, nie wiem, czy pod presją. Podejrzewam, że jednak jest to na tyle autonomiczna decyzja, że ona nie musi być podejmowana pod presją, ale na pewno wpływ rodziny jest znaczący na tę decyzję, ponieważ tematy polityczne są często aktualnymi bardzo tematami w rozmowach rodziny, czyli w gronie rodziny dyskutuje się na temat tego, jaki kandydat, który kandydat zasługuje na głos i dlaczego i każdy pewnie z członków rodziny próbuje uzasadnić swoją decyzję i myślę, że często w rodzinach dochodzi się do jakiegoś kompromisu, czyli wybiera się jakiegoś wspólnego kandydata, no ale są oczywiście takie przypadki, że rodzina jest podzielona, że żona głosuje inaczej, mąż głosuje inaczej, i często na pewno jest to powód do jakichś sprzeczek czy, czy nieporozumień. Ale na pewno rodzina jest takim, myślę, że jednym z najważniejszych forum, gdzie decyzje polityczne są dyskutowane i, i podejmowane, i gdzie dochodzi się do e, pewnego kompromisu, więc wpływ rodziny na pewno istnieje. Jest jakiś taki klucz, który dzięki któremu kandydat może zdobyć większy elektorat? Oprócz właśnie dotarcia bezpośredniego do wyborców dobrze jest dotrzeć do tak zwanych liderów opinii publicznej, czyli jeżeli chodzi o kontekst wyborów lokalnych, no to do tych osób, które z kolei spotykają się z różnymi innymi osobami, a więc do osób, które świadczą jakieś usługi w sposób masowy i, i publiczny, typu lekarze, taksówkarze, czy chociażby fryzjerzy, ktoś, kto, kto pracuje w sklepie, kto ma możliwość porozmawiania z innymi ludźmi i zachęcenia czyli jakby przychylne nastawienie tych ludzi jest wobec innych wahających się na przykład argumentem za tym, żeby rozważyć kandydaturę danego, danej osoby. No oczywiście nie można dać takiej rady, która na szybko w ciągu kilku dni spowoduje, że zyskamy wielu wyborców. Czyli na, kampani na kampanię wyborczą i na, na elektorat pracuje się no kilka lat, a kampania wyborcza to jest tylko jakby takie ukoronowanie tych wszystkich dotychczasowych działań, gdzie prezentujemy już swoje. Swoje e, doświadczenia i swoje osiągnięcia, a dotarcie bezpośrednie lub przez liderów opinii publicznej jest na pewno najlepszym sposobem. Znaczy, uważam osobiście, że bardzo popularna forma kampanii wyborczej, jaką, jaką są plakaty, no, często może nawet poprzez swoją nadmierność zniechęcać wyborców do tego, żeby głosowali na tych kandydatów, którzy oblepiają dosłownie całe miasto i wszystkie ulice, swoimi mniej lub bardziej udanymi wizerunkami. Czyli dotarcie takie no, po prostu po ludzku, potraktowanie wyborcy jako kogoś, kto jest ważny myślę, że może przynieść lepsze rezultaty. Robiliśmy niedawno nasza stacja, taką sondę na mieście, pytaliśmy się ludzi, czy, czy jest ważne to, żeby głosować i zdanie są podzielone. Niektórzy mówią, że nie, ponieważ ci ludzie, którzy startują w wyborach samorządowych, nic nie zrobią dla miasta, a inni przeciwnie, mówią, że to są ważniejsze wybory niż wybory prezydenckie, ponieważ to są właśnie ludzie, których znamy, których możemy rozliczyć z tego, co robią. Czy uważa Pani, że takie wybory samorządowe są ważniejsze niż ogólnopolskie, czy porównywalne? One są tak samo ważne jak wybory parlamentarne na przykład. Oczywiście są to bardzo ważne wybory z punktu widzenia, jeżeli rozpatrujemy interesy z danego regionu czy miasta. Natomiast no, ja rozumiem ludzi, tych, którzy uważają, że politycy dbają tylko o swoje interesy. Często tak jest, ale jakby moim argumentem za tym, żeby wziąć udział w wyborach jest zawsze to, że. I tak ktoś zostanie wybrany, a mając do dyspozycji głos, możemy zadecydować także na, na zasadzie takiej negatywnej, czyli żeby nie dopuścić do udziału we władzy tych osób, te osoby, które się do tego po prostu nie nadają na pewno, czyli żeby wyeliminować tych kandydatów, którzy no nie mogliby pomóc, ale mogliby szkodzić czyli to jest, myślę, też ważny argument za tym, żeby jednak wziąć udział w wyborach.